że tramwaj może zabrać więcej pasażerów niż autobus, to jest zaleta? Nie! Już tłumaczę dlaczego. Jak zwrócicie uwagę, jak jeździcie komunikacją miejską, to na pewnych trasach pewne autobusy są wypuszczane raz przegubowe, a raz zwykłe. W zależności od tego, czy w danym dniu, na przykład w dniu pracy, jeździ więcej pasażerów, czy też jest to dzień wolny od pracy, wtedy jeździ mniej i daje się krótszy autobus, żeby mniejsze koszty były. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. To jest właśnie największa zaleta autobusów, że można dobierać autobus do danej linii i to się może zmienić w czasie. I teraz zwróćcie uwagę, jeden autobus kosztuje 1,5 miliona złotych. Nie więcej, bo są oczywiście droższe, tańsze, ale 1,5 miliona złotych. $1 million. Tymczasem tramwaj kosztuje 8,5 miliona. Możecie kupić 5 autobusów i jeden zamiast jednego tramwaju. Oczywiście tramwaj jest dużo bardziej trwały. To prawda. Tylko, że jak się jeden tramwaj zepsuje, to nie macie żadnego tramwaju. Jak macie 5 autobusów i się jeden zepsuje, to jeszcze 4 macie sprawne. Przemyślcie to.